Co można powiedzieć o Dianie 3? Jak się lata Dianą 3? To Diana 3 to jest nowy szybowiec całkowicie zaprojektowany w Czechach, ale aerodynamika skrzydła wymyślona przez profesora Kubryńskiego. Jest to szybowiec, o którym mogę w sumie jeszcze niewiele powiedzieć, ale to, co już sprawdziłem, na tyle na ile przetestowałem ten szybowiec, to mogę powiedzieć, że ten szybowiec powinien być jednym z najlepszych szybowców w klasie 18-metrowej, o ile nie najlepszym. Co jeszcze mi ciężko powiedzieć, bo mam za małe doświadczenie, za małe porównanie w stosunku do innych szybowców. Natomiast niczego nowego tutaj nie wymyślono, ale no, ta aerodynamika jest dopracowana do perfekcji. No niczego nowego może nie, ale to są generalnie to co robili inni producenci, konkurenci na rynku wśród tych szybowców 18-metrowych, to zostało jeszcze podniesione do góry poziom zaprojektowania aerodynamicznego tego szybowca. Osiągi, które ma osiągać w tym powietrzu, mają być jeszcze lepsze jak najlepszych szybowców. No właśnie, doskonałość bliska nawet 55, no to się nie spotyka. Znaczy, w sensie są bardziej doskonałe szybowce, natomiast on jest, można powiedzieć, doskonały. No to jest bardzo duża doskonałość i naprawdę dająca pilotowi komfort latania. Natomiast nas jeszcze bardziej interesuje to, jak szybowiec mocno pada przy prędkościach takich, na których się lata najczęściej na zawodach, czyli pomiędzy powiedzmy 160 a 200 km na godzinę, czyli na większych prędkościach i to się w sumie będzie bardziej liczyło, oraz to, jak szybowiec wznosi się w kominach w porównaniu do innych szybowców, czy się wznosi lepiej. Oczywiście tutaj no, pan profesor Kubryński chciał, żeby szybowiec jak najlepiej zachowywał się w prądach wznoszących, żeby dawał pilotowi możliwość jak najlepszego wykorzystania tych prądów.